Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jako proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Neplach pozdrawiam serdecznie wszystkich moich parafian, ziomków oraz wszystkich, do których dotrze ta kaseta. Chcemy podzielić się naszymi radościami i przeżyciami ostatnich chwil, kiedy przeżyliśmy renowację misji świętych oraz sprowadziliśmy relikwie naszego parafianina, błogosławionego Wincentego Lewoniuka, do parafii, w której urodził się i w której był uchrzczony, do parafii pod wezwaniem świętego Jerzego w Krzyczewie, dawnej parafii unickiej, która jest obecnie kościołem filialnym naszej parafii nepelskiej. Znajdujemy się przed świątynią naszą parafialną, kościołem pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Do tej świątyni przychodzimy w każdą niedzielę, ażeby tutaj pokłonić się Panu Bogu, podziękować, prosić, przepraszać. Jest ona naszą radością i sercem miejscowej wspólnoty. Pozwólcie na początek troszkę historii. Neple są bardzo stare. Jako pierwszy badał historię Nepli w 1898 roku archeolog z Kijowa, Biełaszewski. Jego prace trwały miesiąc, a obejmowały systematyczne badania powierzchniowe środkowego odcinka Doliny Bugu oraz Krzny w dolnym jej biegu. Z tych badań wynika, że Neple były osadą pochodzącą z kultury łużyckiej, epoka brązu, wczesna epoka żelaza, o czym świadczą fragmenty znalezionej tu ceramiki. Inne zaś krzemienne pozostałości datowane są na mezolit i epokę kamienia, epokę brązu oraz jeden źle wypalony fragment ceramiki o nieustalonej chronologii. Trudno jest dociec, skąd pochodzi nazwa Neple. Najbardziej wydaje się trafiać nam do przekonania wyjaśnienie jednego z księży unickich, człowieka bardzo oczytanego, który podawał, że Jarosław Wielki, książę kijowski, zwyciężywszy Lachów, zabrał z terenów nadwóżańskich bardzo wielu niewolników i osadził ich pod Kijowem, a na ich miejsce z tamtych stron sprowadził i osadził swoich Rusinów. Ci pozakładali tu wiele wsi, a na znak swego przywiązania do Kijowa nadawali nazwy, choćby wspomnieć nazwę wsi Kijowiec. Nazwa Neple pochodzi od słów nepliwi, to znaczy niepłyń. Niepłyń, bo dalej granica Lachów i Rusów. W ten sposób Bóg stał się granicą i oddzielał dwie wsie, Neple polskie od Nepli ruskich. Sławne zaś rody związane z miejscowością Neple to Niemcewicze, Mierzejewscy, Kierbedzie, Tymszowie oraz Bogusławscy. W Neplach pierwotny kościół to cerkiew unicka, drewniana, uposażona w 1686 roku przez Adama Skaszewskiego. Obecny kościół parafialny, murowany, pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego został wybudowany, jak wskazuje data na frontonie świątyni, w 1769 roku przez Ursyn Niemcewiczów. Jednak w 1874 został zamieniony na cerkiew prawosławną, rekoncyliowany w 1918 roku, a rok później została tu wznowiona parafia. Kilka słów historii pokazuje nam tradycję naszych ojców. Dzisiaj my przejmujemy tę tradycję, związaną zwłaszcza z kościołem unickim, z męczeństwem unitów, którzy na tych terenach cierpieli, ażeby w ten sposób cierpieniem swoim ukazać swoją miłość do Pana Boga i do Kościoła, zwłaszcza do Ojca Świętego. Mamy w Kościele tablicę, która upamiętnia męczeństwo unitów podlaskich. Także
pochodzących z tej parafii. Chlubą naszej parafii bez wątpienia jest nasz parafianin, błogosławiony Wincenty Lewoniuk, którego Kościół ogłosił jako błogosławionego. Wyniósł na ołtarze, aby nam pokazać wzór, żebyśmy my przejęli to, co on kochał i wsparci jego świadectwem sami składali świadectwo na dzisiejsze czasy. Zapraszam na chwilę do naszej świątyni. Przypomina początek tego miejsca, tej budowli. Franciszek Ursyn Niemcewicz to stryj Juliana Ursyn Niemcewicza, wielkiego patrioty, wybitnego męża stanu, publicysty, poety, historyka. Jesteśmy w tym miejscu jednak nie tylko po to, żeby wspominać historię, ale jesteśmy tutaj po to, aby pokłonić się Bogu, który jest stale obecny, stale żywy i stale teraz. W dniach od 2 do 8 października przeżywaliśmy dla nas, dla naszej wspólnoty święty czas, czas łaski, wyznaczony renowacją misji świętych, misji, które nas przygotowywały do wielkiego wydarzenia, jakim było sprowadzenie relikwii błogosławionego Wincentego Lewoniuka do parafii swojego chrztu. Wspominaliśmy to dziedzictwo męczenników, które oni nam zostawili. O tym dziedzictwie i o imionach świadczy tablica poświęcona świetlanej pamięci męczenników unickich. Misje święte prowadził ksiądz kustosz sanktuarium w Pratulinie, ksiądz Henryk Jakubowicz. Pierwsze 4 dni nauk, które przygotowywały do dnia 5, w którym sprowadziliśmy w pierwszej pielgrzymce relikwie błogosławionego Wincentego do jego świątyni parafialnej, obecnie kościoła filialnego w Krzyczewie. W piątek, 6 dnia, gościliśmy błogosławionego Wincentego w tej świątyni, obecnej jego parafii. A w 7 dzień misji, pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Mazura, długoletniego ordynariusza diecezji siedleckiej, zakończyliśmy misje święte uroczystą mszą świętą w Kościele Krzyczewskim. Wierzę, że dla moich parafian i dla wszystkich związanych sercem z naszymi stronami to wielkie wydarzenie będzie stale przynosić błogosławione owoce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z wielką radością chciałem podzielić się z wami tą nowiną i wieścią, iż w parafii Neble, a szczególnie w kościele w Krzyczewie, odbyły się misje, które w rocznicę misji ewangelizacyjnych odprawialiśmy właśnie w roku 2005. Cieszę się bardzo, że mogliśmy te misje uwieńczyć przekazaniem relikwii błogosławionych męczenników do kościoła w Krzyczewie, gdzie przyjął sakrament Chrztu Świętego Wincenty Lewoniuk, jeden z 13 męczenników unitów z Pratulina. Renowacja misji ewangelizacyjnych to nic innego, jak odnowienie tych wspaniałych chwil, które miały miejsce podczas misji ewangelizacyjnych.
To przygotowanie do wielkiego wydarzenia, które miało miejsce 6 października 2005 roku, kiedy to w pierwszej pielgrzymce parafia z Nepli przyszła, aby zaprosić błogosławionych męczenników w relikwiach do swojej parafii, do swojego kościoła. Rozpoczęliśmy misje ewangelizacyjne od ukazania postawy naszych błogosławionych męczenników, bo to jest bardzo ważne. My jesteśmy ich spadkobiercami. Dlatego też musieliśmy sobie uświadomić i przypomnieć ich postawę. Poprzez sakrament pokuty oczyściliśmy nasze dusze, aby łatwiej było nam przyjąć Słowo Boże. W poszczególnych dniach rozważaliśmy różne tematy. Między innymi jednym z głównych tematów był temat Eucharystii, gdyż jest to rok Eucharystii. Powiedzieliśmy sobie bardzo wyraźnie, jak należy uczestniczyć w Eucharystii, aby wychodząc z niej być ubogaconym do dawania świadectwa. Tak jak nasi błogosławieni dali świadectwo, tak i my chcemy mieć tyle siły i mocy, aby wszędzie i zawsze dawać świadectwo Chrystusowi. Kolejny dzień to zapatrzenie się w naszych błogosławionych jako w świętych, bo przecież każdy z nas został powołany do świętości. Ojciec Święty Jan Paweł II, który wprowadzał nas w nowe tysiąclecie, wołał do nas bardzo stanowczo i zdecydowanie. Nie lękajcie się być świętymi. Właśnie tę myśl rozwijaliśmy i chcieliśmy sobie wyraźnie powiedzieć, chcemy być świętymi, musimy być świętymi na wzór naszych błogosławionych męczenników z Pratulina. Dlatego też, gdy relikwie przywędrowały do nas, do parafii Neple, do kościoła w Krzyczewie, a później do kościoła w Neplach, byliśmy szczęśliwi, bo wiedzieliśmy doskonale, że ci, którzy oddali życie za Chrystusa, ci, którzy zaświadczyli o Chrystusie, są wśród nas. Nie tylko po to, aby być, ale przede wszystkim po to, aby nas wspierać. Misje, a renowacja misji to przedłużenie tych cudownych przeżyć i spotkań z Chrystusem. Dlatego też wierzymy mocno, że te chwile przyniosą błogosławione owoce. Owoce nie tylko nawrócenia, gdyż wielu spośród nas skorzystało z sakramentu pokuty i zmieniło swoje życie, ale przede wszystkim przyniosą owoce chęci bycia świętym. To jest bardzo ważne. Dziękowaliśmy Bogu również za dar Ojca Świętego, za to, że On wyniósł ich do grona błogosławionych. Dziękowaliśmy Bogu za pontyfikat Jana Pawła II i cieszyliśmy się, bo ciągle wspominaliśmy jego naukę w poszczególnych homiliach, w poszczególnych rozważaniach. Szczególnym momentem każdego dnia były apele jasnogórskie. W cichości, wieczorem, kiedy już w spokoju, bo wszystkie obowiązki zostały wypełnione w ciągu dnia przychodziliśmy do kościoła, aby w pięknie odnowionej świątyni krzyczewskiej wychwalać Pana Boga, dziękując Mu za opiekę naszej Matki Królowej. To właśnie wtedy, w sposób szczególny, ubogacaliśmy się świadectwami z życia męczenników, z ich męczeństwa i śmierci. Poszczególne stany unitów ukazywaliśmy poprzez młodzież, dzieci, starszych, dorosłych, starców, jak oni świadczyli o Chrystusie i jakie dawali nam świadectwo. Te przykłady uczą nas, jak mamy żyć i jak mamy postępować. Niech Pan błogosławi nam. Niech Pan nas wspiera, a nasi błogosławieni niech wypraszają nam błogosławieństwo Boże. Jesteśmy tutaj przed relikwiami błogosławionych męczenników. W tym sarkofagu znajdują się kości, czyli relikwie błogosławione. Ten krzyż, który wisi przy sarkofagu, jest to krzyż, który trzymali w swoim ręku nasi błogosławieni. Dlatego też zapatrzeni w te święte znaki uświadamiamy sobie, jakżeż jesteśmy blisko tych, którzy zostali świętymi,
jakżeż przez ich wstawiennictwo możemy wyprosić błogosławieństwo dla siebie i dla swoich najbliższych. Pozdrawiam bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy uczestniczyli w misjach. Spotykałem się z wami codziennie. Byliście, modliliście się, wspieraliście misjonarski trud, a jednocześnie ubogacaliście się. Niech Pan błogosławi wam, niech Pan was wspiera, niech obdarzy błogosławieństwem tych wszystkich, którzy uczestniczyli w misjach, którzy współpracowali w misjach, którzy wspierali trud misjonarzy. Niech Pan wam błogosławi, a nasi męczennicy niech wypraszają wam potrzebne łaski na co dzień. Szczęść wam Boże. Znajdujemy się w malowniczo położonym miejscu pięknym, gdzie na skarpie nad rzeką Bug znajduje się piękny kościół, drewniana świątynia, dawny kościół Unitów Podlaskich. Kościół pod wezwaniem pierwotnie świętego Demetriusza, który został zbudowany w 1683 roku, a przebudowywany w 1811. Dzieje tego kościoła są ściśle związane z jego największą postacią, z błogosławionym Wincentym, który tutaj urodził się i tutaj przyjął chrzest święty i stąd, mając 17 lat, wyprowadził się do pobliskiej parafii Pratulin, by tam jako pierwszy złożyć świadectwo swoją męczeńską śmiercią. Obecny kościół, który widzimy, dzięki hojności i życzliwości mieszkańców krzyczewskich oraz licznych dobrodziejów, został odrestaurowany z zewnątrz i wewnątrz. Zapraszam. Thank you.